Cześć, witacie detailingowy dziadzia. Jak sam tytuł mówi, dzisiaj lampka inspekcyjna, film ROX. Przede mną dziadziowy stoliczek, ty go nie widzisz. Dla mnie będzie niezbędny. Oto ta latareczka. Kupiona na portalu aukcyjnym, znanym portalu aukcyjnym. Cena z wysyłką 164 zł. Do paczkomatu oczywiście. Oho, co tam Kubuś? To jak będzie. Przepraszam. No jestem. Wybacz, syn zapraszał mnie na bieganie, więc chwilę jeszcze musisz poczekać. Na czym ja to skończyłem? A, że zakupiona na znanym portalu aukcyjnym, a także, no dokładnie, 164 zł. Kupiłem ją z myślą, jako konkurencja, powiedzmy, dla latarki z AliExpress, którą testowałem. Górny prawy róg, propozycja filmu, zapraszam do obejrzenia. Tamta latareczka kosztowała 80 czy 90 zł. Koszt niewielki w porównaniu do tej. Tamta była bardzo nieporęczna, tamta była taka szeroka, dziwna, no kurczę, świeciła fajnie, cena jakoś dla mnie bomba. Zrobiłem też test tej latarki, porównałem ją z innymi latarkami, ponownie górny prawy róg, propozycja testu latarek inspekcyjnych i ona moim zdaniem wygrała. Naprawdę cena jakoś robi robotę, wybacz, że tak będę troszeczkę pociągający, niestety w garażu mam tylko 5 stopni. Więc warunki mnie tu nie rozpieszczają, postaram się streścić. Dobra, lecimy. Co do samej latareczki. Nie odpakowywałem jej jeszcze. Przed chwilą odwinąłem ją z folii, więc takie dziewicze, można powiedzieć, otworzenie. Sama latarka. Ciężka. Ciężka. O, już jest dobrze. Już mi się podoba. Stacja ładująca. Rewelacja. Bomba. Yato. Mamy latareczkę Yato. Również górny prawy róg. Propozycja filmu, zapraszam do obejrzenia. I tam też jest stacja ładująca, mam ją powieszoną na ścianie, odstawiam sobie tam latarkę, bomba, to jest super, to już mi się podoba. I, a nie, coś tu jeszcze ma, a jeszcze ładowarka musi być przecież, kabelek. Dobra, cóż, my to ma, no nie uwierz, nie uwierz, nie uwierz, kabel jest, ładowarki nie ma, rewelacja. Ktoś mi ojumał. Nie. Na pewno napiszę do sprzedającego, co o tym myślę. Mam nadzieję, że zachowa się przyzwoicie i dośle to, co powinien. Jeżeli nie, no to stosowny komentarz i wiadomo, co będzie. No dobrze. Nie, żeby nie przedłużać. Co tutaj mamy napisane? Koblet, białe, zimne światło 6500 Kelwina. Nie sprawdzę, wiadomo, bo to nie ma opcji, nie mam sprzętu. 10 W, 90 kąt świecenia na 90 stopni. 3 moce świecenia, magnes sprawdzimy, magnes, co tu jeszcze nas interesuje, no to chyba wszystko. I tu ma, tu widzę, że ma UV-kę jeszcze, inspekcyjną UV, no nic, dobra. A, tu jest napisane, że przy pełnym naładowaniu i przy pełnym świeceniu rozładowuje się w 3 godziny 12 minut. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Co jeszcze tutaj mamy? Mamy napisane na latareczce, jak już jesteśmy przy tych cyferkach, że bateria ma pojemność 5000 mAh. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Kolejna rzecz, czas ładowania. Proszę bardzo. No i jak zauważyłeś, tak to się ma w realiach. Dobra, lecimy z samą latareczką. Tu odkładam sobie na dziadziowy stoliczek. Sama latarka. Już chwilę także ją powiem, że tak powiem, trzymam ją w dłoni. Fajnie. Ciężka, masywna. Mam wrażenie, że trzymam naprawdę solidny sprzęcik, dobry produkt. Ciężka, bardzo ciężka, ale z tyłu jest cała metalowa. I to jest powodem chyba jej wagi. Rewelacja. I tutaj powiem Ci szczerze tak, jak ja to wezmę i tak delikatnie nią poruszam, delikatnie trzeszczy, tu nic. Kompletnie. Głaz. Jakość wykonania bomba. Moim zdaniem najwyższy level. Brak zadziorów. W ogóle dookoła, spójrz, jest paseczek obgumowanie, żeby Ci się nie ślizgała w osi. Leży perfekcyjnie. Naprawdę wykonanie, jestem pod wrażeniem. Perfekcyjnie, spójrz. Zero zadziorów. Wszystko idealnie. Wszystko ma swoje miejsce. O, mamy magnesy. O, proszę. Zaślepeczka do ładowania. Naładujesz ją, o ile dostaniesz, kurczę, ładowarkę. Włącz, wyłącz. Włącznik. A, i tu coś mam. A, pewnie haczyk. Chwilu, nie? Proszę bardzo. Hak.
ale sprawia wrażenie bardzo delikatnego. W Jato rozwiązali to fajniej. Latareczka Jato, nie wiem czy już mówiłem, prawy górny róg, propozycja, proszę bardzo. A chyba mówiłem. Ogólnie, jeżeli chcesz zobaczyć filmik z testem latareczek inspekcyjnych, tam ich chyba było 6 na moim kanale, również górny prawy róg, zapraszam do obejrzenia. Sprawdzę magnes w ogóle, tak naprawdę sprawdzę magnes. Wow! Słyszałeś to? Bajka. Chińczyk może pomarzyć o takim magnesie, naprawdę tu jest bomba. Raz i rozkładane dwa. Super! I teraz naprawdę trzyma całkiem przyzwoicie. Jestem pod wrażeniem. Bomba. Super. Magnes, rewelacja. No dobra, chyba nie będę więcej zamulał. A, jeszcze te 3 stopnie świecenia, tak? Moce znaczy się. Uwaga. Pierwszy, drugi, trzeci. I UV-ka. Jest UV-ka. Ja nie będę już więcej przymulał. Wskakuję na lakier. Wezmę sobie do tego latarkę Jato i latarkę turystyczną, którą nie pamiętam jak ona się tam nazywa. Totalny Chińczyk, turystyczna. I zobaczymy, co ta latareczka tak naprawdę potrafi. Do zobaczenia.
pobawiłem się troszeczkę. Co nieco wiem o tej latarce. Zacznę od tego, że jarałem się na początku, że super się nie trzyma. Tak, fajnie, masywna, głaz, kultura pełna, że tak powiem, fajnie, ale strasznie irytujący jest ten magnes. No nie masz pojęcia, w pewnym momencie mnie on drażnił. Strasznie ociera się tu o rąsie. Ja to przy niej to jest po prostu bajka, jakbym miał latarkę o level wyżej. Leży po prostu w dłoni, możesz nią mieszać, tak jakby była przyklejona. Super. Tutaj pod tym względem, oczywiście nie jest to latarka ach i och i nic poza tym, tylko ja to. Nie! Pamiętajmy, zdrowy rozsądek. Ja tu mówię o amatorskim detailingu, cena, jakość. Bardzo fajna latareczka. Szukanie rys. Ta latarka na srebrnym lakierze nie istnieje. Nie, w ogóle nie widzę jej na srebrnym lakierze, z tego względu, że przy pełnej mocy prześwietla, przy pośredniej mocy gubi drobne rysy, widzi tylko średnie i grubasy. I to też powiem Ci szczerze, że kurczę, ciężko. Ta dwójeczka jest dziwna, ta pośrednia moc, a na najniższej mocy, czyli na trójeczce, na tej najsłabszej, to w ogóle widzi tylko grubasy. Więc tutaj nie widzę jej przy srebrnym. To powiem Ci szczerze, że ten mój kochany Bajlonczek, tak go nazywam, Bączek, Bajlon BL801, zrobił lepszą robotę niż ta latara. Super jest ta latareczka, kosztuje całe 35 zł. Bodajże to jest dioda, Q5 chyba, Cree, tak to się nazywa. I każda latarka turystyczna z tą diodą zrobi właśnie taką robotę jak ta latarka. I trzeba zaznaczyć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, słuchaj, że kamera widzi rysy inaczej niż ludzkie oko. Więc tutaj te latarki wypadły bardzo podobnie, ale tak nie jest. Uwierz mi, że ja to widziało najwięcej i najprzyjemniej pokazywało. Ludzkie oko inaczej wyłapuje te rysy, więc tutaj się nie ma co jarać tym, że o, Bajlon praktycznie tak samo. Nie. Tu nie o to chodzi. Bajlon to jest, ja mam ją do takiego punktowego szukania, bardzo dobrze widzi hologramy. Hologramy wyłapuje perfekcyjnie ta latareczka. I namawiam Cię, żebyś miał właśnie dwie latarki. Jak chociaż trochę lubisz sobie pobawić się z lakierem, popolerować, zimną i ciepłą. Czy namawiam Cię do zakupu na dzień dobry takiej latarki? Nie. Jak masz wydać 164 zł, kup sobie ja to. Dorzuć te 30 zł. Naprawdę, uwierz mi, różnica jest w jakości i w szukaniu tych rys, a szczególnie przy jasnych lakierach. To nie jest zła latarka. Ja jej będę używał. Oczywiście na ciemnym lakierze naprawdę robi mega robotę. Naprawdę znalazła wiele. Na ciemnym lakierze szuka perfekcyjnie. Pełen wachlarz i zakres rys. Także tutaj i na odkurzu pięknie odkurz pokazała grube rysy na ciemnym lakierze, średnie rysy, mikrorysy na ciemnym. Bajka, tutaj bardzo fajnie. Jakbym miał wybrać latarkę z zimną barwą między tą a tą na AliExpress, to na AliExpress wybrałbym chyba jednak na AliExpress, z tego względu, że jest połowę tańsza. Pomimo, że jeszcze bardziej niewygodnie się trzyma niż tę, to jednak wybrałbym tę z AliExpress. Jakby nie było, 80 zł w kieszeni, można zawsze sobie przeznaczyć na jakąś fajną chemię do autka, poznać jakąś nową chemię, że tak powiem, się z nią zaprzyjaźnić. No dobra, ja już będę kończył. Myślę, że pokazałem jakość tej latarki, co mnie w niej kurza, co mnie w niej wkurza i co mi się w niej podoba. Ja się będę żegnał. Do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego. Cześć!